Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomina stanowisko biskupów Europy Środkowej, które wzywa do odrzucenia konwencji stambulskiej, popiera równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Prezydium Episkopatu zwraca uwagę na zapisy, jakie znalazły się w konwencji stambulskiej. Jeden z nich mówi, i tu cytat. Jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja. W związku z tym konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn. Tymczasem małżeństwo, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny oraz ich dopełniające się role, macierzyństwo i ojcostwo, które stanowią również polskie wartości konstytucyjne, nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka. I społeczeństwa zgodnie z wolą samego stwórcy. Księże biskupi zachęcają, aby wspierać wszelkie zmiany w prawie karnym mające służyć większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Wprost poparli działania zmierzające do ustanowienia Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Przypominamy, że głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc są alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego. Pod oświadczeniem podpisali się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gondecki, wiceprzewodniczący Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, a także sekretarz Ksiądz Biskup Artur Miziński.